Hejo, hejo. Zakupiłem sobie taką mini lornetkę. O, widzimy. Tak ją składamy. I tak ją rozkładamy. Powiększenie 8 razy 21. Jest to średnica tego tylnego okularu, czyli tego i tego. 21 mm. I teraz tak. 50 zł, zanim dałem w sklepie, było jeszcze takich 5 sztuk, wszystkie takie same, ale tak wybrałem tą z tego względu, że przeglądałem inną. To na przykład yy, miała jakieś tam problemy z pokrętłem. Wziąłem kolejną, to, to znowu miała gumki tu pogniecione. Wziąłem kolejną, lornetkę rozpakowałem z pudełka. To okazało się, że obraz był słabo czytelny. Wziąłem kolejną. Znowu jakaś wada. Wziąłem kolejną. Znowu jakaś wada. Więc yy, nigdy nie kupujcie yy, sprzętu, gdzie bierzecie spółki i wychodzicie. Najlepiej otworzyć ze trzy pudełka tego samego produktu i zobaczyć co i jak. Bo akurat tam na kilka sztuk, no to ta była jedna dobra. Firma Kejoba. I teraz tak, długość, postawimy sprzęt, o, coś takiego, wysokość, czy tam długość, jak to woli, to jest 9 cm, nie? Względem zapałek to wygląda to tak, a nie, to są zapałki francuskie, to nie, weźmiemy polskie zapałki, o, względem zapałek wygląda to tak. 9 cm, no to jest długość tego okularu, waga... Całej mini lornetki 150 gram. No to dużo, z, z, znaczy mało. Możemy ją wcisnąć do kieszeni wszędzie, nawet do portek się zmieści, więc y, można ją zabierać wszędzie. Ja lubię kolekcjonować lornetki, bo zawsze zabieram w teren dziś na Bushcraft, dziś na turystykę, do obserwacji ptaków. No i w ogóle dla mnie lornetka to jest element nieodłączny, jeżeli chodzi o jakiś wypadek. Mm. Można powiedzieć tak. Jeżeli są takie gumowe, tak jak tutaj okulary, nie? gdzie dokładamy oczy, to możemy tutaj spokojnie dołożyć, jeżeli nosimy okulary korekcyjne, to spokojnie możemy z tej lornetki obserwować nawet przez okulary, nie? bo okulary zbliżamy tutaj do tych gumek, no i szyba nam od okularów się nie porysuje. więc. Stare radzieckie lornetki, no to miały oczywiście tutaj elementy plastikowe w tych okularach. No to nie za bardzo przez okulary korekcyjne mo można było oglądać. Ale jak są tutaj gumowe elementy, to spokojnie można szyby od okularów dołożyć. Cyk, no i no, no wiadomo o co chodzi, nie? No. E no i powiem Wam tak, że aby wyogniskować dobrze każdą taką lornetkę. No to najlepiej tak. Trzymamy ją w tą stronę, nie? Dokładamy ją do gałek. Zakrywamy zamykamy prawe oko i patrzymy przez lewy okular i regulujemy środkowym aż obraz nam się wyostrzy. Jeżeli się wyostrzył, to robimy zamianę. Zamykamy lewe oko i patrzymy przez prawy okular i regulujemy tym elementem o. Nie? Tym pokrętłem standardowym zawsze znajduje się przy prawym okularze. Jeżeli wyregulowaliśmy prawe lewe oko, to znaczy, że mamy do, dobrze wyogniskowany sprzęt. 50 zł. Takie lornetki mini to są, to są chyba najmniejsze mini lornetki typowo turystyczne. Jakieś tańsze to można znaleźć za trzy dyszki czy coś, ale to będą jakieś główne. A ta fajnie daje radę, bo już ją trochę testowałem. Wiadomo, no nie ma porównania co z, z większymi nie? lornetkami, ale jak na taki mały sprzęt, no to spoko się trzyma. No to byłoby na tyle. No to uciekacie w teren, kupujecie taką lornetkę i, no i działacie w terenie. No to hejo, hejo.